Ostatnio na kanale pojawiło się trochę gierek z gatunków, jakie najczęściej nie pokazuję. Są to RPGi. Dzisiaj przed wami kolejny, jednak na start chciałbym wam coś oznajmić. Sprzedałem się. Teraz możecie subsubować, ale myślę, że zrobiłem to w fajny sposób i zobaczcie sami. Powracając do solidnego RPGa, którego dzisiaj wam opiszę i ocenię dostęp, propozycje, współpracy. Jak myślicie, ile mi posmarowali? Cóż, bazowa umowa na prezentacji tej gry była na... 0 zł. Ale że takiej rzeczy prawnie nie udało się osiągnąć, umówiliśmy się z firmą, że wynagrodzeniem będzie klucz do tej gry, bo za promocję tej gry nie odpowiada bezpośrednio tutaj autor, a firma marketingowa. I ta gra kosztuje 99 zł. Tyle mi zaoferowali, by moja recenzja była za 0 zł. Po zakupie tej gry, oczywiście, na Steamie. Bym tutaj wyszedł na 0. Tylko pojawił się pewien problem. Ja ten tytuł. Już mam. Jak więc wyjść z twarzą i dostać 99 zł, nie mając 99 zł, i zachować mój styl robienia niepłatnych recenzji gier, gdzie również pokazywane są jej wady? 99 zł trafiło właśnie na konto leczenia małej Ingi z Przęsocina walczącej z SMA, a klucz? Klucz ląduje dla Was na giveawayu na Discordzie. Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami powrót do gry Encased z okazji jej wyjścia z wczesnego dostępu do pełnej premiery. I w ostatnich tygodniach trochę w takich grach spędziłem czasu, w grach RPG, a w Encased kolejne kilkadziesiąt godzin. Z jednej strony Encased otrzymało na Steamie 1600 ocen na ogólnym poziomie bardzo pozytywne i kolejne niemal 500 w ciągu ostatnich właśnie 30 dni o poziomie 85% pozytywów. Z drugiej wspominałem ten tytuł jako trochę drewnianego i trochę zbyt klasyczny, RPGa. Czy dalej tak jest? Zobaczymy. Odpalając ten tytuł, musimy się przygotować na to, że mamy tutaj trochę inne uniwersum. Lata 70. po zimnej wojnie cała linia czasowa ma zupełnie inny, alternatywny charakter, taki bardzo futurystyczny. Żyjemy w dystopijnym otoczeniu, świecie, mieszkając pod tak zwaną kopułą, no powiedzmy mieszkając tutaj, dostając się pod tę kopułę, właśnie nazwaną domem. Odciętym od reszty świata takim podświecie, w którym ludzie żyją, ubierają, eksplorują tajemnice tej kopuły, jej podziemia, ale kto już tam wchodzi, najczęściej nie wychodzi. Rozpoczynamy grę od w mocno swobodny sposób swojej glazy postaci, ale co najważniejsze, przypisujemy się jakby do pewnego skrzydła naukowego, inżynieryjnego, militarnego. Ono zdefiniuje nasz styl gry i to, kim jakby będziemy w Encase pod kątem jakby naszego charakteru. Czy będziemy tutaj naukowcem, czy inżynierem, czy może żołnierzem, może jakimś policjantem lokalnym, wiele opcji będzie dostępnych tylko dla tej wybranej strony. I tutaj warto sobie w menu w ustawieniach włączyć pokazywanie niedostępnych dialogów, byśmy wiedzieli jak moglibyśmy rozwiązać te zadania czy questy inaczej. Jeżeli oczywiście chcemy wiedzieć, bo możemy tutaj mieć element wielogrywalności, czyli tego, żeby powrócić sobie do Uncased na przykład drugą stroną em, tej fabularnej tutaj całej rozpierduchy. I początek gry rozpoczyna się dość ciekawym samouczkiem, ale... Co ważne i co fajne, bardzo swobodnym. Od ogarnięcia stacji, tutaj jakby takich przyjęć, czyli powiedzmy takiego punktu przywitalnego, do wejścia do samej tej kopuły po opuszczeniu jej jakby głównej bazy i wypadek w trakcie misji. No, niestety musi nam się tutaj przytrafić. Właśnie coś złego. I pierwsze odkrywanie logacji po tym wypadku w przypomina trochę w moim odczuciu taki mix Fallouta oraz Star Trek'a. No, oczywiście moje wrażenie. Tam, gdzie rola, rolę gra jakby ta nasza właśnie frakcja, taka jak W Star Treku też był podział na inżynierów, oficerów, grupy medycznej itd. Tutaj też widocznie ten podział jest bardzo mocno podkreślony, gdzie widzimy na przykład zwłoki jakiegoś, jakiejś postaci, które leżą gdzieś tam na asfaltowym parkingu, i mówimy, o! Blue, Dead Blue, tak, czyli Martwy Niebieski, czyli przedstawiciel tutaj jednej z tych frakcji, powiedzmy tego uniwersum. Czujemy klimat bycia w odpowiedniej sekcji, jakby społecznej. Followed. Objawia się tutaj w kwestii możliwości noszenia egzoszkieletu, zbierania książeczek, komiksów podnoszących nasze statystyki i tego, że w tym. Delikatnym miksie futurystyki mamy też delikatny miks postapokalipsy apokalipsy jakichś regionów spaczonych, skażonych, w których no, różne rzeczy się dzieją, i też mamy tutaj nawet delikatny wpływ, powiedzmy, yy, Stalkera, yy, gdzie mamy yy, różne anomalie. Dobrze, że N-Case daje nam ogromną wolność, bo możemy okraść każdego, przeszukać wszystko, być pacyfistą lub brutalem, yy, który każdego napotkanego NPC będzie chciał posłać na drugi świat, yy, no, zmieniając go w kubkę flaków. Jednak yy, czasami niektóre rzeczy są niedoskryptowane, ale jest to oczywiste, bo nie da się przewidzieć poczynian gracza w aż tak złożony sposób, tym bardziej kiedy mamy tutaj do czynienia ze studiem, które jest troszeczkę mniejsze na przykład niż tw twórcy e, trzeciego Baldur's Gate. Ja lubię psuć gry, więc na start po otrzymaniu menu, w menu powiedzmy tej broni pierwszej, wymierzyłem ją w pierwszego NPC, który mi ją po prostu dał. Strzeliłem z metra prosto w klatę. Postać mi mówi, że złapała mnie na przestępstwie, ale ujdzie mi to płazem, bo to moje pierwsze przestępstwo. Tylko bym więcej tego nie robił. I mówi to z dziurą między oczami. Oczywiście to część samouczka. Eksploracja oparta jest o okrągły świat, w którym odkrywamy powoli kolejne lokacje rozwijające wątek główny. I oczywiście, jak podróżujemy, no to tracimy tam troszeczkę, jakby tej. Naszych podstawowych statystyk, czyli jesteśmy coraz bardziej głodni, spragnieni i tak dalej, a także spotykamy lokacje losowe, które mogą być różne. Od napadu bandytów, przez obóz handlarzy, po śmietnisko pełne trupów, które chyba nie do końca są martwe. I w zależności od tego, co wybraliśmy na początku gry, czy jakby. Styl gry, tak mniej więcej mamy tutaj ustawiony stopień trudności, czy to jest bardziej przygoda fabularna, czy bardziej rozgrywka hardkorowa, czy jest to bardziej taki powiedzmy, tryb nastawiony na eksplorację. Ale innym razem spotkałem zamknięte na klucz kamienie. Kupek gruzu, zamkniętą na klucz, no ale wolność mechaniki znowu się tutaj objawia. Możemy to otworzyć wetrychem, dłońmi jak mamy odpowiednie umiejętności, albo rozwalić zamek po prostu z buta. Innym razem, na początku gry z Klarą rozbijamy się tutaj traktorem, tak? Uderzamy w budkę strażniczą, wszystko w zależności od tego, jakie tam opcje dialogowe sobie wybierzemy. Ona wypada z tego traktora ranna, podchodzimy do niej, tryska z niej krew, a jej dubbing uśmiechniętym i miłosnym głosem mówi: o! Oh, Hello there. No, troszeczkę dziwnie to czasami wypada, ale oczywiście Encased pokazuje nam też wtedy swoją piękną swobodę, możemy zrobić cokolwiek chcemy z tą postacią, rozstrzelać ją bo taki mamy kaprys, użyć na niej apteczki by ją poskładać do kupy i oczywiście opcje dialogowe wtedy też będą inne, możemy zrobić co chcemy, eksplorujemy podziemną bazę pełną szaleńców i flaków, zawsze się możemy przespać na łóżku medycznym by odpocząć pośród kości, resztek życia i wszechobecnej krwi, nie ma problemu, w przypadku Encased bardzo przyjemnie i nie nieprzytłaczająco rozwija się tam mechanika ulepszania naszej postaci. Czasami ta mechanika ma małe wylewki, gdy rozkopujemy grób, babka woła straż, że o, przestępca, strażnik umiera od zombiaka, jakiego właśnie wykopaliśmy z grobu, a po chwili ta babka nie widzi już problemu w naszym przestępstwie, rozkopywania tych grobów, bo strażnik, który był tutaj świadkiem nie żyje. I najlepsze, że jak wrócimy popełnić przestępstwo kawałek dalej, to ten strażnik nagle żyje. System działa niestety dość klasycznie, dość staro. Gdy jeden gość dostaje w web ze snajpę, biegnie nas szukać, a reszta ma na to całkowicie wywalone. Jednak te starcze problemy tej gry naprawia jedna rzecz. Świat fascynuje w eksploracji. Jest to typowa rzecz, której szuka się w każdym RPGu tego, by po prostu świat był przyjemnie interesujący pod tym względem, że o, co tam jest, a gdzieś tam można wejść, tam są jakieś tunele, tu jest jakaś piwnica i wszędzie chcemy wejść zobaczyć, co tam jest. To jest posiada bardzo fajnie zrobione, gdzie każdy element świata jest przyjemnie zaprojektowany, zachęcający do zajrzenia i zaskakujący, gdy na przykład jeden z naszych członków drużyny się wkurzy, bo taki ma charakter, um, popełni jakieś przestępstwo, bo z jakimś innym NPC się bardzo nie lubi i on idzie siedzieć do więzienia, a nie cały team i możemy to rozwiązać w jakikolwiek chce, sposób chcemy. Możemy na przykład zapłacić karę, możemy poczekać, możemy tego gościa po prostu wyrwać z więzienia, rozwalając całe więzienie na strzępy razem ze strażnikami, i tak dalej. Jednak ponownie, jedne mechaniki są ultra zaskakujące, gdy walki turowe potrafią toczyć się z udziałem całego miasteczka, a coś innego te Pozytywne wrażenie, trochę w Encase psuje. Jeżeli my idziemy w jedną stronę, a nasz kompanion przypadkiem aktywuje skrypt, to on jest w systemie walki turowej w zbagowanym troszeczkę questie, gdzie nie odpalają się niektóre dialogi, gdy my jesteśmy po drugiej stronie mapy, Encase ma sporo takich problemów, ale poważnie, poprawia to swoboda tych wydarzeń. To, że możemy w zadaniu stanąć po stronie uciskanych mieszkańców, by w ostatniej turze ich po prostu wybić w pień, bo taki mamy kaprys. I oczywiście dialogi związane z tym, że ich uratowaliśmy, się nie odpalą za to, odpalą się takie, że ich zdradziliśmy. Okraść się lub nastawić negatywnie do innych naszych przeciwników, można dosłownie wszystkich. Jednak mechanika Encased zdaje się być ultra stara i na przykład my, głównym bohaterem, stojąc pod sejfem nie możemy się skradać, bo widzi nas właściciel, mówi o, nie skradaj się, bo cię widzę. Ale możemy wyjść za róg, włączyć tryb skradania i szybko przełączyć się na kompaniona, co przy tym sejfie stoi i działa problemu nie ma. Niestety zbyt hmm, kiepsko tutaj działa trochę ta inteligencja naszych towarzyszy, którzy wybierają często trasę przez przeciwników, mimo to, że się wcześniej skradaliśmy. System w tej grze zrobiony jest idealnie pod grę solo. Niestety mam na myśli tutaj oczywiście jednego bohatera, nawet mamy specjalne perki, które nam tutaj wpływają na to, że gramy solo. Problemów jest dużo. Ehm, dwóch przeciwników na mapie i każdy z nich stojąc dosłownie obok siebie krzyczy o pomoc. Nie wiem kogo oni wołają, skoro jest ich dwóch. A jeszcze lepiej, obstawili swój fort, w którym, w które no, sami wchodzą, tak? Mają przed swoim fortem, przed swoimi fortyfikacjami pułapki i sami w te pułapki wchodzą. A jak już właduje się na przykład taki przeciwnik na minę swoją własną, to po dwóch turach uznaje, że nic się nie dzieje, bo my stoimy na niej widzce obok. Gdy chcemy przejść przez rurę, taką, która przenosi nas do innej części lokacji, do każdego członka drużyny trzeba osobno przeklikiwać przez całą tę rurę. No po prostu dramat. Jedna postać może zjechać na linię, na dół, reszta Biegnie do tej liny naokoło, aktywując przeciwników i wpadając na miny, które wcześniej po prostu wymieniliśmy na skradaniu się, więc ta mechanika naprawdę działa tutaj ultra staro. Zadowala jednak to, jak dużo rodzajów postaci możemy w stworzyć, jak dużo. Powiedzmy, fabularnych postaci NPC spotkamy w tej grze. Możemy spotkać osiłków, zrobić osiłków, gości świetnie obsługujących LKM, pistolety, broń psychiczną, broń energetyczną, walkę wręcz, rzucanie przedmiotami. Do tego mamy lekki system właśnie wytwarzania przedmiotów i ulepszania ich, a także kreowania tego, czy nasz bohater będzie mógł dużo nosić, czy może będzie potrafić manipulować działkami stacjonarnymi albo naprawiać różne przedmioty. Jednak znów coś się tutaj psuje. System narratora jest zrobiony trochę. Źle. Dlaczego? Dlatego, że gdy pojawiają się rozmowy z NPC, czytamy, że postać nonszalancką ma ręką i zdaje się być znudzona naszym przybyciem, specjalnie ociągając się w znudzony sposób na fotelu. I co? I to my jesteśmy znudzeni za dużą ilością opisywania tego, co się dzieje wokół. To jest gra, a nie książka. Takich opisów tutaj trochę nie trzeba. Czasami mam wrażenie, że jest to bardziej interaktywna książka ze zbyt dużą ilością opisów. Dla jednych będzie to oczywiście zaletą, bo opowieść interaktywna z masą detali, em, tekstowych, dialogów i w formie jeszcze audio naszego narratora będzie to wszystko ok. Dla mnie gra powinna być trochę bardziej bogata mechaniką, a nie opowiadaniem o tym, że na awatarze postaci widzę wyraźnie wymienione biomechaniczne oko. Który analizuje to, co jest za mną, a to żywe patrzy na mnie. No jest to. Miłe, ale jest tego po prostu czasami za dużo. Jeśli chodzi o brawę dźwiękową, w mojej ocenie jest ok z dużym plusem. Muzyka jest lekko ambientowa, ale nadaje klimat. Dźwięki w grze nie są irytujące. Jest też coś, co mocno jest tutaj na plus. Dźwięki przestrzenne, otoczenia, gdy coś wybucha, obok nas słychać to ładnie w formie stereo lub nawet lekko w formie przestrzennej, gdy nagle się obrócimy albo gdzieś tam słyszymy jakieś kroki w kanałach, coś tam i faktycznie to słychać gdzieś tam w pewnym kierunku. Podobnie kroki postaci, gdy stoimy w miejscu i coś robimy, jakiś NPC obok nas przechodzi. Dobrze dobrano głosy postaci, które podkładane są tutaj pod NPC czy postacie fabularne, jednak właśnie nie zawsze postacie ten dubbing mają, mimo że niby cała gra jest dubbingowana, gdy jest to jakiś NPC poboczne. Jednak mimo to trzeba docenić, jak dużo takich postaci i głosów podłożono, chociaż czuć delikatnie budżetem, tym że wiele z nich podkłada jedna osoba, tylko starająca się mocno jej głos po prostu zmienić, żeby brzmiał inaczej. Mimo to. Ilość pracy, jaką w to włożono, pozytywnie zaskakuje. Jeżeli chodzi o techniczne działanie, nie miałem problemów z dropami, Gra ma stosunkowo niewielkie wymagania, nawet niższe niż podane na Steamie. Mamy też w pełni swobodną kamerę, którą możemy sobie tutaj obracać. Problem jest tylko taki, że granie nie posiada tła, czyli bardzo często widać, że lokacja, nawet zewnętrzna, jest zawieszona w powietrzu. Granice świata stanowią takie jakby poukładane skały, ale jak odpowiednio odwrócimy kamerę, widzimy to, że to wszystko lewituje nad nicością, I ta kamera potrafi tam czasami jeszcze wpaść. Gra ładnie działa na przyzwoitej ilości klatek, nie tnie, nie dropi, poza może wykonywaniem zapisu gry. Średnio raz na dwie godziny niestety miałem coś takiego, że gra traciła responsywność, czyli słyszałem dźwięki w tle, ale ekran był na 10 sekund jakoś dziwnie zamrożone. Inną wadą techniczną niestety jest praca kamery, która w moim odczuciu w wielu lokacjach powinna mieć większego zuma, bo zaczyna się na niewidzialnych ścianach, na przykład w kanałach. Niestety dość częstą cechą charakterystyczną arpeggów robionych przez długi czas jest ta starość. Encase wygląda dość staro, ale nie bije tym w oczy. Widać, że wiele lokacji zrobionych jest powiedzmy w takich trochę średnio atrakcyjnych modeli, ale to można przeżyć. Ważne, że gra nie ma dużych wymagań, nie dropi, nie traci klatek, oraz wielu z graczy może spodobać się właśnie, no właśnie, ta starość. To, że Engage jest bardzo klasyczny, również pod kątem uczucia tego, jak się w ten tytuł gra. To przyjemny powrót do dawnych herbegów, miks czegoś nowego i growego konserwatyzmu, bym powiedział. Finalnie, grałem w ten tytuł już ponad rok temu w tej wersji wczesno dostępowej i zauważyłem jedną rzecz. To jak fajnie autorzy zrozumieli, że mają już gotowe mechaniki gry i wystarczy do nich dodawać nowe lokacje, nowe postacie, nowe zależności, nowe questy. Sam tytuł nie rozwinął się ultra mocno pod kątem np. różnorodności ekwipunku, różnorodności ulepszania postaci, yy, różnorodności przedmiotów czy złożoności craftingu. To niby źle. Ale rozwinął się pod kątem lokacji i samej długości gry. Dodatkowo nieźle wypada stosunek cenowy. Encase na premierę był w przecenie do 80 zł. Wydaje mi się, że to jest cena całkiem okej. Okay. Warto przypomnieć, że niektóre gry wczesno dostępowe RPG cenią się nawet na tyle albo na, nawet na więcej. Ostatni Death Rush też nie był specjalnie jakoś bardzo tani, a przecież to była gra dosłownie w wersji demko. Encase nie jest grą, jaką skończymy w jeden dzień nawet w dwa dni. Myślę, że je przejście zajmie nam tutaj minimum około 25 godzin. Nie śpiesząc się i robiąc zadania poboczne, jeżeli zechcemy ukończyć całą grę, raczej zejdzie nam tutaj znacznie, znacznie więcej wiele dni gry, czyli wynik jest to całkiem dobry. I oceniam tutaj ten tytuł ok, z plusem na miniaturkę leciutko zieloną. Jednak nie bardzo zieloną, ani też nieprzeciętną. Dlaczego? Bo fascynuje świat. Lokacje, nowe bo poznacie fabularne, nowi towarzysze, eee, stojąca za nimi sprawa, fabuła, i tak dalej, miejsca jakie odwiedzamy czy lokacje, ale nie fascynują absurdy techniczne i oszukiwanie mechaniki gry czasami. Sama fabuła N-Case też nie była dla mnie jakoś porywająca, trochę umieszczona, rozciągnięta, bez większej wizji, o, tam kopuła coś tam wkleimy do tego wszystkiego wokół. No nie było to dla mnie zbytnio pasjonujące. Na tle innych herbagów ostatniego roku jest to tytuł mniej rozbudowany, ale jednocześnie tańszy i na taką ocenę po prostu zasługuje, nie jest ani wyśmienity, ani zły, jednak na pewno bardziej trafiałby. W te o 70% pozytywów niż te 85% na koniec klasyczne podziękowania płatnym subskrybentom, których jest tutaj niemal na 40. Wasze awatarki w ramach wielkości subskrypcji są widoczne na ekranie. Myślę teraz na tytułem, w którym można zrelaksować się po całym tygodniu ciężkiej roboty oraz wykopkach archeo, jakie czasami mam w weekendy. Jak myślicie, w jaki tytuł warto by rozwalić się na łóżku i grać z perspektywy kołudry? Imagine Earth, może Medieval Dynasty po tych wszystkich paczach i aktualizacjach, może jakiś indyczy RPG z proceduralnie losowanym światem, a może dokończyć Lost Ippo I opowieść, jak gra się mocno zmieniła przez ostatnie wiele miesięcy, a może przysiąść finalnie do skończenia tego 50 razy free to play. System komentarzy macie na dole. Tyle.